Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Jest już dzisiaj w ogóle 29 grudnia. Właśnie przed chwilą dodałam Wam ostatniego vlogmasa, bo dopiero jesteśmy teraz w domu. W sumie takim przelotem, Alan miał drzemkę i zaraz zbieramy się i jedziemy. Dalej jedziemy teraz do moich rodziców i tam już zostajemy do Sylwestra. Najpierw jeszcze musimy zajechać, ja muszę, słuchajcie, odwiedzić Inglot, bo chciałabym sobie dokupić kilka rzeczy. No i to tyle. Zobaczymy, co będzie się tam ogólnie dalej działo. Chciałabym jakimś sposobem jutro złożyć dla Was jeszcze tego vloga, żebyście jeszcze przed Nowym Rokiem miały też i na tym kanale vlog już taki, wiecie, poświąteczny, kiedy opadły emocje, bo zawsze wszystkim świętom towarzyszy, wiecie, trochę gorączki przedświątecznej, trochę nerwów, trochę radości, jak prezenty i tak dalej, dlatego postaram się dzisiaj z Wami o tym porozmawiać. Alan już teraz wstał, zjadł, jest godzina 16 i będziemy się zbierać. Jeszcze tylko muszę dopakować parę rzeczy, bo słuchajcie, wpadliśmy, tutaj byliśmy o godzinie przed 13. Pierwsze co, oczywiście, byłam spakowana, słuchajcie, na 8 dni, ale jakoś, nie wiem, Alan tak wszystko zaświnił. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo. W każdym razie wszystko wybrudził. A ogólnie nie ma tak, nie zdarza mu się to, że musiała go, wiecie, często przebierać. I wstawiłam jeszcze dwie pralki prania. Tak, tak. Ja lubię, jak jest w koszu zawsze ogólnie pusto. Także porobiłam to pranie. Przerobiłam dla Was vloga. Słuchajcie, z czego się cieszę, bo po to chciałam głównie właśnie przyjechać, żeby tego vloga i przepakować te torby, żeby pozostawiać już te brudne rzeczy i wziąć tylko dalej czyste i jechać dalej, bo wiecie co, mamy siedzieć w domu, moi rodzice już teraz też zaczęli weekend, bo tak oni byli na, poszli do pracy po świętach, a my byliśmy po prostu u babci Adriana. Siedzieliśmy sobie te dwa dni. No i dzisiaj jedziemy już właśnie do moich rodziców. Tak, wiecie, pospędzać sobie czas. Ja ogólnie w dzień Sylwestra muszę tutaj przyjechać, bo mam kilka dziewczyn na makijaż, trzy. No i też ze względu na to chciałabym właśnie jakiś może brokat kupić, wiecie, na Sylwestra, bo makijaże na Sylwestra powinny być jak najbardziej bezstrzałowe. Jeżeli będziecie pytały o to, co na ustach, to co jest, to jest cały czas ta matowa pomadka z Anastazji Karina. I ja w tym vlogu już niestety Wam nie pokażę moich prezentów, jakie dostałam na gwiazdkę, ale może już w kolejnym Wam pokażę, bo jak gdyby te prezenty są zamówione i nie doszły jeszcze, ale nie, że wiecie, nie doszły na gwiazdkę, bo ja po prostu na gwiazdkę dostałam pieniądze i od razu po gwiazdce zamówiłam to, co chciałam, także pierwszym prezentem już na pewno są właśnie prezentem od mojego męża, są te dwie pomadki z Anastazji, także to pierwszy prezent już mam, już użytkuję od jakiegoś czasu, a całą resztę pokażę Wam. W ogóle zastanawiałam się, czy by nie nagrać taki film a propos świąt, taki Christmas haul, czyli wszędzie właśnie wszelkie ozdoby, gdzie ja kupuję, jak stroję dom i tak dalej, nie wiem, wiem, że już jak gdyby jest po świętach, ale wiecie, to się przyda też i za rok. A za rok, wiecie, jak już będę wyciągała ozdoby, to już mogą być te rzeczy nie do dostania. No nie wiem, nie wiem. Zastanowię się. To ogólnie do później. Teraz mówiłam, aha, mówiłam, że jadę do Inglota. Po produktów świątecznych, to jeszcze, słuchajcie, już po świętach, na wyprzedażach poświątecznych w Wisku dorwałam dwie takie skarpety i one były przecenione o połowę, czyli kupiłam je za 12,50 i teraz tak mamy sobie tutaj na drzwiach do naszej sypialni są dwie nasze skarpety i na drzwiach do Alanka pokoju jest jego skarpeta. Chcesz? Słomkę? No tato, nie ma... Słuchajcie, jeszcze zanim pojedziemy, to chciałabym Wam tylko powiedzieć, że w drugi dzień świąt już na wieczór Alan się nam rozchorował, przeziębił, jest zakatarzony bardzo. Proszę. A dzień po nim idziesz do mamy, złapało też jego tatę. Masz. No czekaj, do nich najpierw usiądzie. Usiądź najpierw. Wchodź tutaj. Op. Słucham, wskakuj. Oj. Dziadzia. 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 Proszę. Dziadzia. Dziadzie, chcesz? Tak. Już zaraz ci tatuś włączy. No, proszę. Chciałeś pić Danonka? I taki jest właśnie zagilony. Właściwie mam zagilonych dwóch chłopaków. Mnie też trochę bierze, gardło mnie trochę boli.
Wziąłam już pierwsze tabletki do ssania. I... Wzięłam już tabletki do ssania. Troszeczkę jest lepiej, tylko ogólnie jakoś można powiedzieć, że w moim otoczeniu wszyscy po kolei się zarażają, przeziębiają. Taki jakiś po prostu okres. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy już sobotę. I wczoraj, jak już pojechaliśmy, o właśnie, zaraz pokażę Wam, co kupiłam w Winglocie, jakie piękne. Jak pojechaliśmy do... właśnie do Inglota, to później już przyjechaliśmy tylko do moich rodziców i siedzieliśmy w domu. Dzisiaj sobie powstawaliśmy wszyscy o 9:30, dlatego że Alan ostatnio chodzi troszeczkę później jeszcze w ogóle spać. No i tak, i pokażę Wam ten piękny pyłek, jaki w ogóle tu go, może jeszcze tu gdzieś mam? Nie, już go nie widać, ale dodawałam Wam go na Instagram. To jest ten cień do powiek Pure Pigment Eyeshadow. Ja mam w kolorze 119. I pokażę Wam teraz, jaki on jest. W ogóle oni mają tam mnóstwo przepięknych kolorów tych pigmentów. Tylko że one są, wiecie, drogie, bo jeden taki pigment kosztuje 40 zł, także trochę. Tak tutaj wygląda. Przepiękny. Zobaczcie, jaki jest po prostu piękny, cudowny, naprawdę przepiękne są te cienie, także ja już je serdecznie polecam, je po prostu na Duraline albo na po prostu bazę, na coś bardziej mokrego zobaczymy. Szkoda, że nie zdążę już dla Was nagrać żadnego właśnie makijażu sylwestrowego, ale nagram po prostu taki makijaż karnawałowy z tym. No. I to właśnie tyle na chwilę. Nie, to po prostu jest piękne, ale jako rozświetlacz akurat nie te kolory. Poza tym też wydaje mi się, że on ma za dużo drobinek i by się tutaj może obsypywał za bardzo. Jeżeli chodzi o jakieś plany na dziś, to później chyba będę jechała tylko z mamą, z powrotem do Koszalina, po załatwiać kilka spraw, a tak to będziemy siedzieć w domu. I już, słuchajcie, jesteśmy, ja jestem wyszykowana, jest godzina po 15, już będziemy z mamą za chwileczkę wyjeżdżały, jeszcze czekam, aż tylko mama wyszykuje się do końca. Dzisiaj na ustach również cały czas Karina od Anastazji. Do później. Zobaczcie, jak pięknie ten cień brokat wygląda na powietrze. Nie wiem, czy tutaj ogólnie do końca odda światło, ale... Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. I dzisiaj 31 grudnia, Sylwester! Ja jestem już w domu. Przyjechałam, no wiadomo, wcześniej, bo chcę się sama ogarnąć. Właśnie umyłam głowę, za chwilę będę się malowała. Pokażę Wam, może tutaj akurat miałam się rozpakować, stwierdziłam, że pokażę Wam, co podokupowałam. Poza tym pyłkiem z Inglota, również ten fixer, który uważam, że jest bardzo dobrym fixerem, naprawdę. Nie próbowałam jeszcze tego z NYXa, bo też sporo osób zachwala ten fixer właśnie z NYXa. Ja go jeszcze nie próbowałam. Ale na końcu testuję i na prośbę klientki rzęsy, to są właśnie te rzęsy, które Wam tak często polecam. To jest marka Kiss, model nazywa się Peony i to jest w ogóle 3D. Czyli te rzęsy są w trzech warstwach, przepięknie wyglądają, bardzo może one są dość takie mocniejsze, ale efekt jest naprawdę bardzo taki naturalny całkiem, powiedziałabym. Co jeszcze? Aha, zaraz Wam pokażę, bo zajechałam do Pepco. Ogólnie zajechałam też do mojej drogerii, gdzie mają szafę Golden Rose, ale słuchajcie, nie było tam takich tych linerów brokatowych, a widziałam na stronie Golden Rose, że je mają. I szkoda, bardzo wielka szkoda, bo chciałam właśnie kupić kilka teraz
też do tych makijaży. Wyciągam tutaj te pomadki też Anastazji, żeby już mieć. To tak, to są te trzy rzeczy, które muszę właśnie wypakować na toaletkę. Dobra, tu wam jeszcze pokażę. Kupiłam taki napis Home złoty, bo na mojej toaletce jest bardziej tak właśnie złoto. I on był na przecenie, bo kosztował z 15 na 7. Ogólnie są teraz spore przeceny już w Pepco. I pokażę wam, co jeszcze właśnie kupiłam. Aha, tu kupiłam taką serwetkę. Uwaga, podniosę mojego renifera. O, taka. Bardzo ładna, na razie w sumie jest przykryta i takiej nie widać, ale w przyszłym roku na pewno wymyślę na nią coś ciekawszego. Ona kosztowała 3 zł, nie wiem, z ilu była przeceniona, bo już wyrzuciłam tą cenę. Ale co jeszcze kupiłam? Głównie Alankowi. To rajtuski. I muszę wam powiedzieć, że bardzo miłe. Nawet nie spojrzałam na skład, bo ja głównie dotykam skarpetki i rajtuski. W zeszłym roku, które kupowałam, rajtuski Alankowi w Pepco były strasznie sztuczne i nadawały się tylko do kosza, a te są bardzo miłe. Dlatego je kupiłam i były przecenione właśnie w sumie z 5 na 3, ale naprawdę miłe, bardzo miłe. Nawet te trochę bardziej miłe, ale nie widzę tutaj nigdzie składu. I kupiłam mu piżamkę. Ja w ogóle jak widzę gdzieś, wiecie, piżamkę na 92, to biorę, bo tych piżamek jest bardzo mało. Taki po prostu zestawik. Ta piżamka nie była przeceniona, była po prostu za 20 zł. Ale przed chwilą był u mnie Bartek i przywiózł prezent dla Alana od nich. O, Marika to w ogóle jest zwariowana na punkcie Alana. Oszalała, jak ona będzie miała dziecko, to ja jej wtedy to wszystko oddam. Kupiła Alankowi taki zestaw na Sylwestra. Śmieję się, że na Sylwestra. Tutaj mamy tak, piżamkę w Batmana, kolejna piżamka, także dzisiaj na pewno mu to zabieram. Będzie miał taką i do tego taki też piękny czarny szlafrok. Ja uwielbiam mojego małego w czarnych, takich ciemniejszych kolorach. To jest z Reserved. Także, a nawet w sumie nie spojrzałam na jaki rozmiar. O, 98-104. A piżama? Tak samo, 98-104. A, może pływać w tym, zobaczymy. Zobaczymy, ale zobaczcie, jaki kaloryfer będzie miał na brzuchu. Zabiorę dzisiaj i to będzie Alanka późniejszy strój. No i ja, tak jak mówiłam, umyta głowa. Muszę tutaj sobie naprawić tego paznokcia jeszcze. I co? No ja się będę malowała. Jak się pomaluję, to się z Wami już chyba połączę, pożegnam, pożyczę Wam szczęśliwego nowego roku i na momencie złożę tego vloga, bo już później, wiecie, będą przyjeżdżały do mnie klientki, będę je malowała. Jak skończę je malować, to od razu jadę właśnie z powrotem do rodziców, dlatego już na pewno nie będę się łączyła, a zdjęcia z makijaży myślę, że po prostu powstawiam, bo na pewno będę robiła. Także to tyle. Jest godzina 12, biorę się, dalej się właśnie będę ogarniała. Ja muszę wam powiedzieć, że w ogóle mnie trochę bierze też przeziębienie, znaczy właściwie to nie wiem, czy przeziębienie, bo nie mam jakiegoś problemu jak gdyby z nosem, z katarem, bardziej to jest takie cały czas zasychanie w gardle, drapanie w gardle, coś takiego, także nie fajnie, no ale mam nadzieję, że mnie po prostu nie rozłoży, bo wiecie, od razu się, ja jak mnie tylko cokolwiek łapie, to zaraz się staram, nie zabrakło mi słowa, w każdym bądź razie bronić, czyli od razu biorę jakieś tabletki do ssania, jak bierze mnie przeziębienie, to od razu jest po prostu herbata z cytryną, z sokiem malinowym. Jak zaczyna mi łamać w kościach, to od razu jest mleko z miodem, czosnkiem. Staram się od razu właśnie tak, dalej nie przypomniałam sobie tego słowa, nieważne, konserwować. O, staram się po prostu konserwować, także tak. Do później pokażę się wam już po prostu umalowana. Myślę, że pomaluję się w taki sposób, że użyję sobie tego brokatu. Myślałam, że nagram wam, wiecie, ten film, no ale i tak go dzisiaj nie złożę. Nagram kiedyś dla was na spokojnie, po prostu makijaż jeszcze karnawałowy, bo jeszcze po Sylwestrze jest karnawał, czyli może sobie po prostu, wiecie, jeszcze to po prostu wykorzystacie. Plączą mi się słowa, także do później. No i słuchajcie, mój makijaż jest prawie skończony, bo jak możecie zobaczyć, mam tylko jedną rzęsę przyklejoną. To oko zaczęło mi łzawić po prostu i muschę odczekać, żeby ono już dobrze sobie wyschło i wtedy dopiero zaaplikuję tą rzęsę, ale tak wygląda makijaż.
Bardzo mi się podoba, a wiecie, muszę mieć jakąś swoją propozycję makijażu sylwestrowego dla klientek, bo często jest tak, że klientki, wiecie, nie wiedzą, a może pani coś zaproponuje, i a wiecie, jak ja już coś będę miała na oku, to też ktoś może powiedzieć, a w sumie może bym chciała coś takiego jak pani. Wiecie, jak to jest na ustach, mam znowu Karinę, to będzie moja ulubiona pomadka. Tutaj w kamerze wydaje się ona bardziej czerwona, w rzeczywistości jest bardziej różowa. No i mam teraz jeszcze czas, żeby, wiecie, iść się wykąpać spokojnie i doprowadzić do porządku, a włosy niech sobie po prostu dalej schną. Muszę jeszcze tylko tutaj sobie teraz wszystko ładnie poukładać, palety, co będzie mi potrzebne do pracy, jak śmiesznie w ogóle wygląda to jedno oko w stosunku do tego, w ogóle tak to jakoś wygląda, jak miała mega wysokie czoło. Także dajcie znać, czy wam się podoba makijaż. Tak wygląda właśnie ten cień na powiece. Myślę, że pięknie. Co tu tak mi nisko te cienie zeszły? Nie wiem. Postanowiłam, że przyjdę teraz do światła dziennego, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda tutaj. Bo wydaje mi się, że w kamerze jednak światło dzienne lepiej oddaje makijaż, niż tam, jak pokazuję wam w sumie przy lampie. I ten kolor jest bardziej taki właśnie malinowy, jaki jest w rzeczywistości. Także taki mam makijaż. Mi się bardzo, bardzo podoba. Kurde, tak w kamerze bardzo wychodzi, wiecie, wysokie czoło, dlatego staram się na takiej wysokości jej pokazywać. No dobra, to co, kochani? Czy życzymy sobie już szczęśliwego nowego roku? Myślę, że już czas. Jeżeli chodzi o moją stylówkę na dzisiaj, to mam w planie w sumie założyć tą samą czerwoną sukienkę, którą miałam na Wigilię. No i co? Życzę wam, słuchajcie, udanego nowego roku, szczęśliwego, przede wszystkim bardzo zdrowego, żeby nie zepsuły się wasze związki, wasze relacje rodzinne, żeby was, wiecie, nie ubywało w waszych rodzinach, ale przybywało. I żebyście robili w życiu to, co sprawia wam radość, co sprawia wam szczęście, żebyście się spełniali w swoim życiu, cokolwiek w nim robicie, ale żeby sprawiało wam to radość. Czy jesteście mamami, które spędzają dnie w domach, czy jesteście mamami, które po prostu pracują, czy nie jesteście mamami, czy planujecie być mamami, to życzę wam, żebyście w tym roku nimi zostały. Także naprawdę i wy życzcie mi też tego samego. Jak będzie, słuchajcie, przede wszystkim zdrowie, to będzie wtedy wszystko, bo człowiek tak naprawdę zaczyna doceniać życie. Może przeszkadzać trochę muzyka, ale w sumie już teraz nie mam po co ściszyć, bo zaraz kończę. Dopiero właśnie zaczyna doceniać życie, kiedy, wiecie, kiedy podupada troszeczkę na zdrowiu i wtedy nagle takie problemy życia codziennego, wiecie, jakiś gdzieś, nie wiem, dług, kłótnia z osobą z rodziny, z mężem, z żoną, stają się taką błahostką, naprawdę, słuchajcie, taką błahostką. Także doceniajcie to, że macie to zdrowie na co dzień, że możecie cieszyć się życiem. Naprawdę są na tym świecie ludzie, którzy potrzebują właśnie tego zdrowia, właśnie tej szarości codziennej. Także jeżeli będziecie miały chwilę, to pomódlcie się właśnie za te osoby. Ja dzisiaj już to właśnie robiłam, także pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i jednak optymistycznym akcentem chcę zakończyć tego ostatniego vloga w tym roku. Zasiadam, składam, do zobaczenia, pa pa.